Pierwsze rozwiązanie, jak przystało na zadanie z geometrii analitycznej, będzie analityczne, ale i tak wszystko na początek dosyć ładnie narysujemy. Przyjmujemy cztery jednostki na kratkę, ponieważ te liczby są dosyć duże, podzielne przez 4, a z tym też sobie łatwo poradzimy. W tej sytuacji punkt A znajduje się w tym miejscu, punkt kratowy. No i teraz będę rysować prostą, przechodzącą przez ten punkt, nachyloną do osi X pod kątem 60 stopni. Mogę to zrobić z bardzo dobrym przybliżeniem, jeśli odejdziemy na 4 kratki od punktu A w prawo i 7 kratek w górę. To nie jest dokładnie kąt 60 stopni, ale jest tak dobrze przybliżony, że w zasadzie jak przyłożymy kątomierz, to nie zauważymy różnicy. Chodzi o to, że tangens narysowanego kąta to dokładnie 7 czwartych, czyli 1,75. Natomiast tangens kąta 60 stopni to jest pierwiastek z trójki, czyli w przybliżeniu 1,73. Różnica jest niezauważalna praktycznie na tym rysunku. To teraz tak, gdybyśmy chcieli na tej prostej znaleźć punkt B, już widać, że będą dwa takie miejsca, w odległości 22 jednostek, no to przecież wystarczy wbić cyrkiel w punkt A, rozłożyć ramiona cyrkla na właśnie 22 jednostki i odmierzyć w odpowiedni sposób te punkty. No to narysujmy okrąg, który ma promień 22. To będzie 5 pełnych czwórek i połowa szóstej, gdzieś stąd. I teraz punkt B będzie albo w tym miejscu, albo w tym. Może ten dolny nazwiemy B1, a ten górny nazwiemy B2. W ten sposób zarysował nam się całkiem przejrzysty i bardzo krótki plan rozwiązania. Po pierwsze, wyprowadzimy równanie prostej AB, a po drugie, z układu równań prostej AB i okręgu, mamy środek okręgu, mamy promień, więc mamy równanie okręgu. No i z układu równań tych dwóch obiektów wyznaczymy obie wersje punktu B. Skorzystajmy teraz z tego oto wzoru prostej, gdy znamy punkt leżący na tej prostej i gdy znamy współczynnik kierunkowy. A my znamy ten współczynnik, bo to jest zawsze tangens kąta nachylenia. W tym przypadku tangens kąta 60 stopni to jest pierwiastek z trójki, zatem dostaniemy takie równanie, które możemy jeszcze przekształcić do typowej postaci kierunkowej. Współczynnik A to pierwiastek z trójki, współczynnik B, wyraz wolny, to minus 8 pierwiastków z 3 dodać 4. Przyszła pora na równanie okręgu, które piszemy wprost z głowy jako po prostu równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa, albo posługujemy się tym wzorem. Skoro tak, to już pozostanie nam drugi punkt naszego planu. Rozwiążemy ten układ równań. Przez chwilę się zatrzymajmy i zobaczmy, co można z tym dalej zrobić. Mamy Y do podstawienia w pierwszej wersji lub w drugiej wersji. Właściwie wszystko jedno, czwórki lecą. Tyle, że gdybyśmy podstawili drugą wersję, to być może byśmy nie zauważyli czegoś ciekawego, co się narzuca przy podstawieniu z pierwszej wersji. Przecież po skasowaniu tych czwórek ulegają redukcji, w tym nawiasie pozostanie pierwiastek z trójki razy, uwaga, x minus 8. To samo, co tutaj. No to zobaczmy. Przepisujemy drugie równanie, x minus 8 do kwadratu. Dodać. No i tak, po zdjęciu tych czwórek, tu w nawiasie mamy pierwiastek z trójki razy x minus 8 do kwadratu. To by dawało 3 i teraz x minus 8 po prostu do kwadratu. Nie podnosimy do kwadratu, to nie jest potrzebne. Po prawej stronie mamy 22 do kwadratu, a po lewej stronie mamy 4 razy x minus 8 do kwadratu. Już widać, że coś ciekawego się tutaj zaraz stanie, bo 22 to jest 2 razy 11, 2 do kwadratu razy 11 do kwadratu. Skracamy przez 4 i dostaniemy bardzo proste równanie. Kwadrat tej różnicy jest równy kwadratowi 11. No to albo od razu piszemy, że ta różnica to jest plus lub minus 11, albo formalnie sobie to pierwiastkujemy i dostaniemy następujące równanie. Moduł x minus 8, wartość bezwzględna, pamiętajmy, przy pierwiastkowaniu kwadratu, jest równa 11. Teraz to możemy odczytać jako odległość x od ósemki równą 11. Czyli dwa warianty. X będzie od ósemki 11 jednostek w lewo, to by dawało minus 3,
Lub drugi wariant, x będzie od ósemki 11 jednostek w prawo, co z kolei da 19. Teraz wyznaczamy y, podstawiamy minus trójkę, minus 3 pierwiastki, minus 8 pierwiastków, czyli minus 11 tych pierwiastków dodane do czwórki. Więc y to jest 4 minus 11 pierwiastków z trójki lub drugi wariant, mamy 19 pierwiastków minus 8 pierwiastków, czyli plus 11 pierwiastków. No dobra, to będzie y równe 4 plus 11 pierwiastków z trójki. Mamy dwie wersje, tak jak się spodziewaliśmy. To jest b1, tutaj jest ujemna współrzędna x-owa. To jest b2. I to już jest wszystko. Oto rozwiązanie zadania. Drugie rozwiązanie będzie bardzo szybkie, bardzo sprytne. Wykorzystujemy znany wszystkim trójkąt zależności boków. Tu jest punkt A. Na razie odpuszczamy sobie układ współrzędnych i teraz rysujemy prostą. 4 w prawo, 7 w górę, powiedzmy tutaj, mniej więcej. No i w drugą stronę tak samo. Oto prosta, która tutaj ma kąt 60 stopni. No to narysujmy teraz dwa istotne trójkąty. Właśnie z tych trójkątów będziemy tutaj chytrze korzystać. Oto te trójkąty. Tutaj mam zadany kąt 60 stopni, kąt wierzchołkowy z drugiej strony 60 stopni, zadana liczba 22, tutaj jest punkt B, no w drugiej wersji, tu jest punkt B w pierwszej wersji i tutaj mamy 22 jednostki. A tutaj mamy przecież kąty proste, tak sobie tutaj założyliśmy. No już wiadomo, o co chodzi. Chodzi o ten znany wszystkim trójkąt. Tak go teraz narysuję już bardzo szybko, bez dbałości o jakieś tam szczegóły. Jak tu jest 60 stopni, tu jest 30 stopni i powiedzmy, że oznaczymy długość tej krótszej przyprostokątnej przez a. No to tutaj mamy 2a, a tutaj mamy a razy pierwiastek z trójki. To wiemy wszyscy. Pamiętajmy, w tą stronę mnożymy przez pierwiastek z trójki, a idąc od najdłuższego boku do najkrótszego dzielimy przez 2. No i to już w zasadzie wszystko. Mamy tutaj 22, więc ten bok ma długość 11, a ten ma długość 11 razy pierwiastek z 3. Tutaj podobnie, 22, więc tutaj mamy 11, a długość tego pionowego boku to 11 pierwiastków z trójki, żadnych minusów, to są długości. No ale teraz chcąc przejść z punktu A do punktu B, albo formalnie zapiszemy, że mamy wektor A, B2, który ma współrzędne, pierwsza współrzędna to 11, a druga to właśnie 11 pierwiastków z trzech, albo już się nie będziemy wygłupiać i posługiwać wektorami, tylko napiszemy coś, co wszystkich powinno przekonać, 8, tak było pierwotnie z punktem A. No i teraz dodać 11, bo przesuwamy o 11 w prawo, pierwszą współrzędną, a druga, początkowo czwórka i teraz dokładamy do tego 11 pierwiastków z trójki, co jest równe 19. I tutaj już nic się nie da zmienić, 4 plus 11 pierwiastków z trójki, natomiast punkt B1, no to w drugą stronę, od ósemki odejmujemy 11, i od czwórki odejmujemy 11 pierwiastków z trójki, co nas prowadzi do pierwszego punktu, minus 3,4 minus 11 pierwiastków z trójki. No jestem bardzo ciekawy, jak na maturze takie rozwiązanie byłoby ocenione.